Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze raz to miejsce. Czyściej się zrobiło, ty patrz. Miejsce, gdzie ostatnio znaleźliśmy tutaj kilka skarbów. Rozwalał to. Aha. To pozabierał chyba. Tak, co metalowe poszło chyba. Tu była ta lampka, ale nic chyba nie rosło. Przynajmniej nie widać. Ja. O, to mi się przyda. Co ci się przyda? To. Ten przylepiec. Kurczę, Mark. To wejmij może całe i sobie... Chuj, rozdarł się. No to ach. Zostaw. Chyba, że się od drugiej odklei, bo ja go chciałem. Dobra, rozleciał mi się. Lipka. Ale jak gdzieś zobaczysz taki, to daj znać, bo mi potrzebny będzie. Torba papierowa. Eko. Tylko śmieci tym razem. Tym razem nic. Nie ma tym razem, bo trzech razy sztuka. Trzech razy sztuka. A dwa razy pod rząd się znalazło. Możemy tam sobie podróż. Tam jest czyściej, widzisz? Ktoś wrzucił za. Trzmielek na mnie usiadł. Kolorową bluzę mam chyba i dlatego. Ktoś tu już narobił? Sią kubek też wrzucił chyba. Chyba sią. Beznadziejnie. Buty jak stały, tak... Jakiś ptak nie w ruble się tłuką. Leciał i nie może... Wyjść to raczej mogą, tylko się chyba pokłóciły. Nie, tu się nic nie zmieniło. Jakiś bucior. To nic nie, to idziemy sobie. No, idziemy sobie dalej pospacerować. Zobaczymy. I cyk. W którą stronę idziemy? Przez co się... A, mieliśmy po drugiej iść. Dobra. Przez trawę. Dziwnie tak. Tu idziemy, bo coś się wydawało, że wczoraj stało. Z daleka widzieliśmy. Tak. Talerz. Jaki chiński. Śmierdzi z tego. Ale zgniła faktycznie. Śmierdzi z tego, jakaś psia kupa tam jest schowana. Płytki już, płyty będą, wiesz, gdzie? O, tam jest też nasrane. Czas. Kurwa, w każdym tak kątku jest nasrane. Zauważyłeś, to osiedle jest straszne. Tutaj pod każdym koszem śmierdzi są gówna i to nie, niekoniecznie psie. Ludzkie. No. Kurde, brudasy tutaj. Zobacz, jakieś są. Fantom. Nie wiem, kto to mądry zrobił, ale... Okej. Dobra. Ale tu jaki wielki karton. Ciekawe, czy to jest ono. Jest otwarty w ogóle. A, już myślałem. Slinka zabezpieczająca rower. No. Idziemy tu pod tymi. Pewnie tam nic też nie będzie chyba. Nie? Ja myślałam, żeby sobie przejść może na drugą stronę tym razem, bośmy wczoraj tutaj byli po tej stronie. I nic nie było, a kontener nie, nie przybędzie na pewno, nie, bo nie weekend. Na pewno. Jak chcesz, to możemy sobie wbić się w tom, tutaj w te rejony wewnętrzne. No i tak zrobimy. Wrócimy, to się nie wiem, kawy napijemy. No. Schodową, a ktoś ciekawy patent. Na przykładce schodowej jest wielka uliczna lampa, a w środku mała LED-owa żaróweczka. Nie wiem, czy dobrze widać, ale taki patent. Ciekawe. Jest druga. Jest większy LED już, a tam taki mały, nie wiem, kilkuwatowy. A w trzecim zobaczymy, bo idziemy, to jest w kolejności rosnącej. To chyba był kontener, bo został materac. Aha. A tu jeszcze inny LED. No, w każdym LED inny. Co mówisz? Że był? Aha. Materac jest, no. Chyba, że ktoś koczuje sobie. Dobra, albo niekoniecznie był kontener, tylko ktoś pod śmietnik wyrzucił po prostu. Z racji, że...
dużego śmietnika tutaj nie widać w pobliżu. To ktoś chyba zostawił tutaj, tym małym. No. Tak mi się wydaje, że to jest to miejsce. Tak. Chyba to tutaj były. A tu ludzie wtedy stali jakoś, a tutaj... Teraz wróbel już nas widzi i drze się. Co to, styropian? Styropian! Gruby, duży, do ciepania. A to jest leżak chyba jakiś, albo dziecięce łóżko, no. A tu widzę bombkę, o widzisz? Choinkowe ozdoby. Bombki? No. O. To możemy wziąć. Tak? Dobra. Jakiś robak mi wlazł. Konik polny. Konik polny na mnie skacze. Znikaj ze mnie. Ciężki jesteś. Śmierdzi ta torba niestety. Uh-huh. W śmietniku była, to śmierdzi. O Jezus, tu śmierdzi, jakby pies zdechł. 4K Wi-Fi Action Camera. O. To jest kubek metalowy tam. O, widzisz, czerwony. Aha, kojarzę Zirko. Takie. Ktoś kamerkę sportową sobie kupił, niekoniecznie GoPro, zwykłą taką. Wi-Fi 1080. Czekaj, ja mam gdzieś 4K w 30. No spoko, a 264. Będzie okej, pewnie też mamy takie. A tu co, chleb leży oczywiście. Zostawiony. Ja sobie tak przepakuję, bo ta torba... Czekaj, to nie torba, tylko te bombki są wylone. A to może je zostawię, bo torbę sobie pobiegę. Dobra. Co to? Puste pudło. Gość, to jest, co do niego pisałem, jest bardzo interaktywny. Tak? Aha. Spodnie. Pudło. Te. Mieszaczki. A tam jest... Zobaczymy jeszcze za tym, ale te bombki mówiłeś zostawiasz, skoro cuchną? Nie, myślałam, że zostawiam je w sensie takim, że w tej torbie, bo ja one są polane jakimś, opakowanie jest polane czymś i ja nie chcę sobie tej torby materiałowej pobrać. Rozumiem. Dobra. Będzie można je zlać wodą przed tym w pudle, bo jest plastikowe. Idziemy dalej. Jest namiot jakiś, co? A, tam. Aha, okej. Okay. Idziemy kolejny zobaczyć. Jakiś nam ładnie cofa. Albo to tu były płyty? Nie, tam były. Tam były chyba. Tak na rok. Tak. To może stali ludzie. Tablica jest. Tablica korkowa, ale wielka. U, panie, fajna. No, tylko uszkodzoną tam. Prąd. Ktoś ją rozsta. Spora, nie? Nie wiem, co to jest. Krzesło jakieś? Czy coś tu jest rozłożone i zapewne jakby jakaś może. Ta... Fajna. Kafelki potłuszczone. O, pełno. Tam była hulajnoga? No, pudło puste. Kupił hulajnogę. Ale zwykłą czy elektryczną? Nie wiem. Tu jest parasol chyba. Poczynaj mi tutaj. A tu coś jest. Jest w niej, ale ja nie mogę... Tu czekaj, wejdę z boku. No. Wcisnę się od tej strony i tak potrzymam. I było. Coś tu było. Toster był chyba. A, widzicie, ucznika toster był. Kolejny toster. Ktoś go rozjebał, szczerze powiedziawszy. O. Taki opiekacz bardziej niż toster. Aha. Został tylko plastik. No co z tego brać? Stycznik tak jest, termostat tutaj, widzisz? A, potrzebne ci to, do czego? Nie ma. Połamane, widzisz? No. Czyli coś się da z tego wymontować i sprzedać. To ma, a tu jest znaczy oryginalnie z tostera. Pudełko było jeszcze pewno w pudełku w tym. Aha.
Tak. Tu pudło. I to było pewno żeliwne albo coś w tym stylu. I to a, i poszło. No. Tak, ta płyta. Okej. Okay. To tak jakbyśmy znaleźli, to ma sens. Ze 2 złote może zysku. To kojarzę. No wiem, ale potrzymaj mi pokrywę. Bo ja jedną ręką już mam już zajętą. To jest fajne. Ostatnio myślałam, żeby sobie takie kupić, a tu są za free. Tylko brudne trochę. Filcowe, nie wiem, czy ja się pierzę. Uchwyty do zawieszania na balkonie, do niczek. Ziemia do kwiatów. Tu coś jest, jakaś lampa. No, cała lampa jest nowoczesna. No. Kinkiet taki. Nie, to nie jest kinkiet, to jest lampa taka normalna, wisząca. Sufitowa. Tak? No oczywiście. Okej. Okay. Są normalna wisząca. Aha, z zawieszką. Okej, dobra. Nowe. Do tego syfu wkładasz? No trudno. Ten syf jest w sensie tylko brudne pojemniki są po czymś, nic więcej. A jakbyś mógł, to można by to złożyć w pół i włożyć do tej torby. Prasowany filc, co nie? No tak, jeszcze ma nawet, patrz, zawieszkę tą do sceny. Da radę to tu wcisnąć? Tak. Wilgotny pod spodem. To się go jakoś delikatnie przepierze. Brudny był. Ach, spodnie też są już i tak do prania. Tu masz coś, jest. Zobacz co to. Było do ćwiczeń. Do ćwiczeń coś no. Było. Rączka do jakiejś bieżni. Śmierdzi farbą taką i taką takim klejem do styropianów, silikonem. A tu chyba jest jakaś maszyna była. Widzisz, ktoś to rozpitylił. Jakaś kurde. Wiertarka. Tośmy się spóźnili, tak. To tak. Była taka jak do mieszania betonu no. Parasol. Parasol nie został zabrany, jest metalowy. Jeden jest rozbrojony, drugi nie. Nie wiem, gdzie jest do tamtego, bo tam jest dużo, ale to możemy sobie... Tam? Dobra. Tamtą stronę. Tamtą stronę, dobra. Ciuk. Na bogato. Zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj jest. Ciuch głównie, był telewizor chyba, jakaś flacha, tu chyba były jakieś remontowe rzeczy. Tam są jakieś suszarki do naczyń. Tak. Tu są jakieś doniczki chyba. I dywanik. Jakieś, ta, samochodowy chyba. Tam coś jest? Fotelik dziecięcy, jakiś taki malutki. I nie wiem, czy tam coś jeszcze jest, bo mogę się tam wcisnąć. Tu jest jakaś szafa. Nie wiem co to. Plastik? Plastik chyba. Nie wiem, czy tu gdzieś jest jeszcze jeden. Tam jest ten jeden, co ten obraz był. Tam jest jeszcze jeden. Można tutaj zobaczyć na ruch. Dobra. Jak już jest tak pełno, to ja już nie będę tam jeszcze przegrzebywał. Trochę się wbić trochę. Okej, to ten kontener, o którym mówiliśmy, ale... Mini kontener remontowy, rurki jakieś. Same rurki, jakieś butelki, nie ma nic. Od razu widać, że nic nie ma. Tak. W takich małych zazwyczaj nigdy nic nie ma sensownego. Idziemy gdzieś jeszcze po osiedlu sobie pochodzić. Mamy mało, w łapkach to jeszcze można. No przed urlopem to lepiej dużo nie nabrać. Aha. Tak.
To, co było wczoraj, to jest. Co było wczoraj, to jest. Koszula. Torebka. I buty w środku z łap. Nie ma nic ciekawego. Tu muchy wyleciały. Nic nie ma. No nie ma nic. Puszka. Trzymaj pokrywę. Tu jest jakieś... Coś wystaje. Aha, butelka. Z butelki. Dobra. Też butelka. Ja pierdolę butelki w plastika. Bo tu nie ma na szkło. Widzisz, tu nie ma kontenera na szkło. To może tutaj w tym jest przepis, żeby wrzucać do plastiku w szkło. Odsortuję. Tu nie ma pojemnika szklanego. Płytki leżą, tak jak leżały. Tak. Ponownie jesteśmy. Nie patrzyliśmy wczoraj, bo obraz był duży. Nie było co. No, gąbki. Gąbki. Tylko. Panele. Drzwi, nie wiem, czy te drzwi były ostatnim razem. Nie kojarzę ich, przyznam. Też już wszystkiego nie pamiętam. Jest pusto. Rura pola kartonowa. Panele były. Płyty z filmami są, tak jak były. Pudła, pudła puste. Pudła, pudła i jeszcze pudła. Nie zmieściły się już tam? No. Chyba. Torty. Nie otwieram, bo wypadnie, wiesz, z papierów. Też nic ciekawego. Nic ciekawego tutaj. Wczoraj nie byliśmy. Byliśmy dalej, ale tu nie. Ale tu nie. Tu nie byliśmy. Zobaczymy do tego kontenera, który tu stoi od wieków. Niekończący się remont jakiś tutaj jest. Czy chyba go zmieniają, ten kontener? Generalny remont. Potem znaleźliśmy tam też takie lampki na baterie. Może się do przyczepy przydadzą. A no, znaleźliśmy. No. Nie? A tu wózek stał. Od razu można zabrać z łom zbiór. No, jest i wózek. Tam coś jeszcze, trapak dla kota wypada. Tak, trapak, tak, tak. O, wózek na bogato z jakimiś... Takimi nateczki. Nateczki, tak. Do dokumentów. To jest papierowe tak w ogóle i rozwalone. Nic, łapanie, słabo. Brawo. Tylko ten wózek. Tylko ten wózek, no. Nie ma. Wczoraj nie. Wczoraj żeśmy stwierdzili, że pójdziemy prosto dalej. Nie wejdziemy w ten, tylko w ten dalszy. Dobra. Standardowo bałagan. Holo się. Trochę nawrzucane. Umeblować sobie mieszkanie można. Ale szyb nie ma i nawet nie potłuczone. Przynajmniej w tych drzwiach. A te są całe. Bez klamek, ale z zamkami. Tych jest tam. No małe są zamki. Tutaj jest wąż do odkurzacza, chyba tak. A, reszta tego, co tam wystaje. Bez odkurzacza? Bez odkurzacza, sam wąż. A to nie wiadomo, czy wypracował do czegokolwiek. Jeszcze jest, popatrz, stary z tym jeszcze plastikowym kręceniem. No, starych widzę, tych, widzę. Takich mieliśmy ten polski. Tu pewnie syf i malaria. A, lampka coś... Aha, dobra, włączyła się, ale nie widzę reakcji nawet.
coś tu ciekawego? Ciuchy. Torebki stare, ciuchy. To ogólnie tylko ciuchy. Przyłukaj, co tam jest jeszcze? Mhm. Kolejna torebka. Też pusta. Pustą torebkę miałem. A nie, dobra, to ktoś otwierał już. I nic w sumie. Tutaj. Dobra. Obejście takie małe. Zobacz ile książek. Jest. Kolejna torebka. O ja. Jak na giełdzie. Jest na giełdzie normalnie. Komuna paryska. Święte obrazki jakieś. To chyba naklejki. Naklejkę ze wezmę. Poznaj swoje dziecko od noworodka do przedszkolaka. O, znaczki, patrz, kolekcja znaczków jakiś. Klaser na znaczki, tu jest pełno naklejek. No, weźmiemy sobie to, bo może to ciekawe, fajne jest może. Mhm. Oczywiście nie mam już torby, żeby to pakować. A czekaj, do tej. Ta jest pusta praktycznie. Takie rzeczy się tam zmieszczą. O kurwa, z okularami strąciłem se z łupa. Akwarium, rocznik. 85. 6 na 85. No. Wiesz co, można by to od razu tutaj powrzucać do papieru, bo to raczej papier jest jakoś to. Ktoś zostawił, zakładając, że sobie jednak ktoś inny weźmie. Poradnik spawacza gazowego. Ojeja, dla Ireneusza Wysockiego wyróżniony. No. Z 81. 77. Jakieś dokumenty. Pierwsze postulaty jakieś z 80 roku. Weź to popakuj, bo mogą być to fajne rzeczy do przejrzenia. Mhm. W książkach ludzie to są różne rzeczy zostawiają. To jest 77 ta. Tutaj też są jakieś rzeczy powkładane. Jakieś kartki. Ryby z dalekich mórz. Weź zobacz co to jest. Sobie wsadzę tutaj. Jakaś wkładka taka. Poradnik spawacza gazowego. Weź wsadź Grześkowi. Wiesz, że to nie, czy to nie jest czasami z roku 67, bo zobacz, tu ma no może zamówienie 230x67. No dobra. Do torby, dobra? Przepraszam. Cię nie atakuję. Wiem, ale biorę, wyciągam rękę, a ty ją cofasz. No. Przepraszam. Znaczki podstawowe Polski Ludowej. O. To są klasery w sumie, nie ma tych znaczków chyba. Aha. Na kolekcję całą chyba. Chyba tak. A weź mi to, może to się uda sprzedać. Tu coś jest, jakiś znaczek. Ale to jest znaczek. Taki chyba... Tak, taki tylko testowy może. Nic nie ma. Ale to można by wziąć też. Nówki, klasery, nikomu nie, nówki, komuś klasery. Się nie udało jednak zebrać całej chyba. Kolekcji. O kurwa, gdzie to właśnie? To nie wchodzi. Głupi poradnik spawacza się zablokował. Jak samodzielnie poznawać przyrodę. Te serwetki mi się podobają. Tak miałem o nich wspomnieć właśnie, że są paryska serwetki. Kojarzę tą książkę. No wiesz, to są raczej książki, które mogliśmy kojarzyć, bo to są my jesteśmy jeszcze urodzeni w PRL-u, nie? Niewiele go pamiętamy, ale jesteśmy urodzeni w PRL-u. Ja widzę
daty, cena 250. Te skutery będą nowe. Podręcznik, polsko-niemiecki słownik, papier, zeszyty, tak, do ćwiczeń. Poradnik zbieracza grzybów. Aha. I święte obrazki. Mhm. Nie wszystkie święte, ale... To są na przykład znaczki. O. Nie wszystkie, ale coś tu jest. Ziemia Kłodzka, turystyczna mapa jakaś stara. Weź mi wsadź do torby najwyżej. Z kolędy, 95 rok. Się nie da procesu uprościć. No to kurde, sam nie widzę co patrzę, ale te kalka maszynowa, zobacz. Kalka maszynowa jeszcze, a no. Kalkę maszynową. Kiedyś znaleźliśmy coś. Na straży przyrody. Zrzucił, gdzie tu podchodził, śmieci wyrzucał. To zobaczę, bo blokuje wejście, więc w razie co. No, nie wiem, czy to coś jest jeszcze z odprawa posłów greckich. Sensowne. To... Cena 5 zł. To bym zabrał. 71 rok. O Jezus. Printed in Poland. To czarne? Co? Nie, to chyba książek nie. To nie, ten. Notatnik. Nie mam jakiejś torby. Mamy torby, weź zabieraj te ciuchy. To, te serwetki, bo to są fajne rzeczy, szczerze powiedziawszy. O, angielski. Ciekawy. Jesteś w stanie mi to włożyć? Tam czy... Już trochę będzie ciężko, ale spróbuj jeszcze wcisnąć. Ile się da, chociaż weź te tutaj włóż, a ja... No wejdą, jak się je ugnie, to wejdą wszystko. O, zobaczymy co to za materiał jest. Biologia, zeszyt. Akwarium i jego mieszkańcy. Wydawnictwo spółdzielcze. 85. No tutaj jest, patrz, jakaś instrukcja ze schematem jakiegoś radia lampowego. A, to Zodiaka, to nie, Zodiak nie jest lampowy. To jest biorowski odbiornik. Zodiak został kupiony w 84 roku. Papiery do Zodiaka to jest wizerunek. Ostatnio Kacprowi dałem Zodiaka.
powrót do ziół. Czesław Andrzej Klimuszko. O, instrukcja do Zenita. Albo do jakiegoś, no, Zenita. O! Jeszcze czyjeś zdjęcie. Ty, do Zenita to bardzo dobrze, bo mieliśmy tego gdzieś tam Zenita. Nawet gdzieś, no, aparat Zenita. Który nie wiadomo jak używać było, co nie? Nakleić. To pewnie jest zdjęcie z Zenitem robione nawet. Może to nie być. Las. To są jakieś naklejki. Nie na o, ty popatrz. Numerkowe. Można wziąć, bo to są te na kasety. Cyferki są i literki. Dobra. Nie wiem, czy potrzebne, skoro mam drukarkę etykiet. No to nie potrzebne. Regulamin rady to bierzemy? Tak. Numerki raczej nam nie potrzebne, jak mamy drukarkę, to nie? Szanowna rodzinka. Nic takiego nie zapytam. To bierzesz czy wyrzucamy? Wyrzucamy. Stocznia, Gdynia 81. Tablica matematyczna. Filozofia marksistowska? No, żeby. Czy marksizm nie był inspiracją dla tych komunistów? Ale Lenina nie był inspiracją czasami? No mi też włożył gdzieś do tamty. Kodeks drogowy. Filozofię potrzebujesz? Chyba nie. Nie. Też nie. Uj, żeśmy posprzątali przy okazji osiedla. Tak, za kogoś. Za kogoś. No i więcej chyba nic nie ma. Został jeszcze jakiś święty obrazek, którego nie chcę, bo mruki po nim łażą. Się one się tak sprzedają, jak nie powiem co. Potrzebujesz to? A co to jest? Nie wiem, świecznik Maurów, cokolwiek. Nie chcę. Powieść. Aha, jakaś powieść, co miesiąc. O kurde, cały worek firanek i tak dalej. No wszystkiego nie chciałem brać. To nie, to tego ja nie biorę. Czyli tego nie? Nie. Dobra. Myśmy ładnie wysprzątali. Więc nie? Coś tu jest jeszcze? A, tu jest jeszcze takiego. No, radio tam chyba jest. Serio? No chyba tak, a tutaj jest taki koszyczek. Patrz. Ładny. A nie, to radio, tylko telefon stacjonarny. A to co, dobra, telefon bierze. A to jest fajny nawet taki. Nie wiem, czy ktoś to... To się chyba rozwaliło trochę, aha, ale... Okej, okay. No to drewniane, więc... To jest, o, już nie ma pokrywy. Nie ma pokrywki, no to nie bierzemy, ale... A je, ma pokrywę, tylko... Jest i pokrywa. Jest pokrywka od tego. A tu masz telefon stacjonarny. Z reklamóweczką. Jakiś z dużym wyświetlaczem, o... Maxcoma. Już taki lepszy. Ty może internetowy przez SIP-ie.
jeszcze nie zmieści, to mamy się do tego wziąć. Pamiętasz te drzewko ozdobne z kamieniami? Ono jest z jakiegoś metalu. To jest mosiężne chyba. Albo stal powlekana, bo jest elastyczne. O, szpinki czy broszki takie. Co? Broszki. A tu jest jeszcze jedna chyba. Widzisz? Ta jest z wisioreczkiem. Jaki tu PRL jest, popatrz. O, koreliki jest. Jakieś utłuszczone, usyfione? Nie wiem, co to jest. Jakieś śliskie jakieś, co nie wyglądają. I pachną tak jakby dziwnie. Nici, igły, uważaj, żeby sobie tak, w łapkę nie wbić. Właśnie, żeby sobie coś w łapkę. O, centymetr krawiecki. Tak, taki już trochę zwulkanizowany. Chyba. Opa, no. A, jakaś macianę, to może jeszcze okej. Całkiem spora. O, motylek, ładny. Całkiem spora nitka, co nie? Szpula. Nie wiem, nicie to bierzemy, potrzebne nam będą. Do maszyny się dołączy. Właśnie, maszyna, maszyna jest, wytestujemy. Wytestujemy szycie, co nie? Jeszcze to taka teczka. Dobra, chyba nie ma nic więcej. Teczka pana magistra pana, albo pana inżyniera. Wyjąłem ją. Są chyba butle kroplówkowe. Glukoza, no. Czy ktoś chyba zmarł, wiesz? I wyprzątają. Jak już glukozę dostawał. Chyba tak. Komuś się zmarło, to i są skarby, tak. Jest to skrzynka, ale tego nie wezmę, bo to jest chyba rozwalone. No. Och, się sypło teraz. Się wysypało. Kalendarzyk, wyłączki na telefony, widzisz? Aha, telefony. To chyba jakaś pani musiała być starsza pewnie. Bursztynek gąski. Bieraj to. Nalewkę bursztynową można zrobić z tego, wiesz? No to rozwalone. O! Gruba tutaj jest to tak. UFO. Nie wiem, co to jest, ale jest tu też jakiś zasilacz od Groma. Wiesz, całość. Sprzęt taki może. Całość. Sprzęt medyczny może jakiś. Sprawdzimy sobie w kolejnym odcinku. Żeby podtrzymać na tym, w napięciu widzów, co nie? Skarbonka. Nie odłożę to. Jak my się z tym cholercia zabierzemy? Jakoś trzeba będzie. Weźcie kurde, kamerę nie może ustawić. Skarbonki w kształcie tego, tylko porozwalamy. Chcesz pobrać, czy... Nie. Karbonka, nie. Omron? Omron, ale chyba go tu nie ma. Jego tu chyba nie ma, jest tylko... zasilacz. O! Do Omrona, między innymi. Możliwe, że ten Omron jest w tamtej reklamówce, wiesz? Jakiś pierdolak. Nie ma monacik? Monecików nie. Używany patyczek do uszu. Fajny pojemnik, nie? Do składowania. Dobra, nie grzebiemy chyba więcej, bo nic nie widzę.
nic nie było wtedy. A ta torebeczka jest fajna. Może być na obiektyw do kamery albo coś, widzisz? Nic, no to bierzemy tylko to. Dowód osobisty. Czekaj, dobra, to odsuwam. Nie ma. Nie ma, dobra. Już się rodzina pozbyła babci całkowicie. Tu było coś? Nie. Nie. A czekaj, ja zaglądałem. Może i zaglądałem, nie pamiętam, ale nic tu nie ma tym razem. Tylko tam wrzucili. Dobra, pakujemy się jakoś, trzeba z tym się zebrać. Właśnie myślałem, żebyś tą lampę do tego przełożył. Tak, to jest chyba kryształ górski. Kwarc. No, tak, to może być. Wiesz co, jeszcze jedną będę mógł chyba wziąć, spróbować, tylko wyjdę z tym. Chociaż muszę mieć kamerkę na łapce, ale... To ja już wezmę. Nie za dużo? Nie. Dobra, to idziemy. Nie jeszcze... wiem tylko gdzie iść już teraz, to chyba trzeba iść do domu. No ten kontener jest budowlany. Tam. Wygląda na też, bo kolor inny, zielony. Te takie cywilne są niebieskie. Nadal trwa chyba ocieplanie. Maszyna stoi. Gruz. Ale gruzu. No. To tam nie idziemy. Skuwane kafelki. Tam już nie idziemy. Dobra. Tam byliśmy na rogu, to co idziemy do domu. Okej. Okay. Też jak wygrzewam. Wracając po drodze rzucimy sobie okiem delikatnie tutaj. Tam leży jakaś tarka do kapuchy albo owoców. Zestaw w sumie. Czy to jest blenderek? Blender jest. No, ale może być, że znowu jest coś, a nie. A tym razem nie jest złamany. Nie jest złamany, ale może coś być w środku. Ale blenderka to trzeba... Niestety zauważyliśmy, że jest to już, no to już sumienie nie pozwoli nie wziąć. Ma nóż, więc jest szansa, że jest cały. Złap go jakoś. Zamknę go. Nawet zamyka się, nie jest połamany. A nie, jest połamany. Widzisz, pęknięty kielich. Kielicha nie? Rozbierzemy sobie sami tylko to. Silnik? Dobra. A nóż nie da się sprzedać jeszcze? To jest od Tesco. Kto jeszcze to będzie używał? Tesco? Teskowe to jest. Aha. No to dobrze. Szansa, że to się będzie sprzedać, zniszła. Od grilla. Właśnie tak mówię. O, jaka czysta. Knowa kuźla. Czystsza niż nasza. Aha. Kratka czystsza niż nasza. Bieramy ją? No, można do przyczepy zamiast tamtego włożyć. Bo my mamy grilla. Ewentualnie daj ją w łapkę, wezmę. O. Czyściutka, cholercia. Ktoś wyczyścił i wyrzucił. Pusty. Tu jest jakaś moc kipiera. Oleje powywalane. Ty, tam jest monitor, albo był monitor. Off. Chyba był. A, jest. O kurde, ciężki, więc jest. Bieremy, jest ciężki, dużo złomu z niego będzie. To chyba krateczkę. No, to chyba będzie ząg. Daj mi to. Połamany, ale coś stopkę urwał. Dziwne, że nie... wziął tego stopka metalowa. Do rozbiórki pójdzie, wiesz? Ale jest ciężki, więc generalnie parę kilo złomu z niego. I miedzi pewnie, zasilacz. To jest zasilacz? Nie widzę. Pewnie na zasilacz. Jak na wsi były. To są pudła po czajniczku. W ogóle po kupę sprzętów pudeł jest, popatrz, po sprzętach. Po tosterze, ładnym takim ala retro, widzisz? Widzę. Ale puste. To są tylko pudła. Może i dobrze, bo już mamy dużo.
ciuchy. To chyba te ciuchy ostatnio też były. Dobra, to ja muszę, mi się wbijają w te torby. Dobra, właśnie. Idziemy do domu. A ty chodź jeszcze tam. Tam? Tam też jeszcze pójdziemy do domu. Dobra, dojdziemy. Okej. Okay. Monitor ma 2x2 USB. O! I znowu mamy skarby. A co wycieczka, to skarby. A mieliśmy nie brać dzisiaj, już przez tydzień przed urlopem. Jest niedziela jeszcze. Od poniedziałku już nie wiemy. Dobra, od poniedziałku wolne. Od poniedziałku urlop. Tydzień przed urlopem urlop. Dziękuję. Tu nic nie ma, na szczęście. Tu też nie. Mam jakiś plastikowy element na dnie, ale to chyba plastik. No i nie wiem, co to jest. Zostawmy. Ma za mały potencjał. Zostawiamy. Jeszcze do tamtego? Do tamtego na rogu i będziemy szli do domu. Tam, to mówiłem. Dobra. Może być? No. Nie, ciężki monitor. Nie mam jak wyłączyć kamery. Strasznie ciężki. Znowu sama rama waży pewnie w cholerę. Ze 3 złote może się z tego dostać. 2-3 złote z takiego monitorka. Może ma matrycę sprawną. Matrycę. Mało kto kupuje matrycę, ale... Mamy jeszcze 2 takie sprawne, które będę próbował sprzedać. Jeden się w ogóle sprzedał. Mój już. Aż za 2 dychy. Właśnie chyba nie mówiłem. To monitor 2005 roku. Długo trochę chyba stał, co nie? Ale się sprzedał, no nie, i dobrze. Tygodni albo miesięcy, nie pamiętam dokładnie. Miesięcy to nie, bo nie zbieramy od miesięcy. Chyba, że mieliśmy go wcześniej. Przez 3 miesiące co najmniej stał. Tak? Tak. No kurde, my kanał mamy od 1,5 miesiąca dopiero. No ale już to chyba nagrywałeś. Co to tym? Niewykluczone. Są śmieci, muchy się lękły. Tu też śmieci. Tu ostatnio w tych śmieciach były za radio. O, patrz, blaty tam są do wyczynienia. Aha. Jakby było, gdzie to można by zabrać. Może później, jak nikt nie zbierze, to sobie weźmiemy. Bo to do złomu pójdą. One są w miarę płaskie. Jeszcze udeptać można. Torba. Chyba jest. Kurde, taka jak mieliśmy chyba pryzmat. Tylko inny. Za monitor do niej włożysz. Można spróbować. No dawaj. Jest trochę rozdarta na boku, ale... Anu? Też raczej złapać sobie? No. No dobrze, to co, idziemy. No i weszedł, no, wszedł. I. Ale to gazet naczytał. Dobrze, że chociaż wracają. Kurwa, do... rozdarła się, za ciężko. Oj. Rozdarła mi się, widzisz? Ekotorby cholerne. No. To weź to, a ja tą wezmę pod pachę. Eko gówno. Eko gówno. Teraz zrób większe zakupy. Idziemy do domu. Idziemy, dobra.